warto rozmawiać. A w programie kolejny raz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dalej z badaniami nad amantadyną. O tym rozmawiał będę z profesorem Adamem Barczykiem z Górnośląskiego Centrum Medycznego. Zaczynamy od sprawy zdrowia, czyli od amantadyny. Łączymy się z Gliwicami, gdzie jest profesor Adam Barczyk, który uzyskał zgodę i finansowanie na przeprowadzenie badań klinicznych nad przydatnością amantadyny w leczeniu COVID. Witam pana profesora. Dobry wieczór. Panie profesorze, jaki jest udział w tych badaniach doktora Bodnara, Włodzimierza Bodnara? On miał duże doświadczenie, rozmawialiśmy z nim w tym programie. No, bardzo duży. Ja z doktorem Bodnarem zacząłem współpracować nad projektem tego badania już około 3 miesięcy temu. Przez ten czas, cały czas omawialiśmy założenia projektu. To odbywało się w takim dużym gronie Komitetu Naukowego. Dużo osób, które wspierały jeszcze wcześniej doktora Bodnara. Między innymi doktor Bodnar miał duży wpływ na chociażby kwestie dawkowania, ponieważ jego dawkowanie jest trochę inne niż standardowe, jak dotychczas stosowane amantadyny, chociażby w leczeniu chorób neurologicznych. Wiemy, że badanie takie, badanie nad leczeniem, nad stosowaniem amantadyny, nad jej skutecznością prowadzi profesor Rejdach w Lublinie. On prowadzi na grupie pacjentów we wczesnym etapie zaawansowania choroby. Jak u państwa to badanie będzie przebiegało? Tak, no można powiedzieć, że na ten moment obydwa badania są w tej samej fazie. Pomimo tego, że myśmy zaczęli później i uzyskaliśmy zgodę później, to z tego co wiem, jesteśmy na podobnym etapie, to znaczy mamy podpisane umowy z ABM-em na finansowanie, natomiast jesteśmy w trakcie takiego procesu logistycznego, żeby badanie uruchomić, czyli włączyć pierwszych pacjentów. To potrwa jeszcze z naszych tutaj wyliczeń około kilku tygodni. Mam nadzieję, że będzie to gdzieś 3-4 tygodnie. Jeżeli chodzi o samą populację badawczą, to rzeczywiście my będziemy mieli troszeczkę inną grupę chorych. To będzie wciąż wczesny COVID, czyli pacjenci, którzy mają krótki czas od początku objawów, ale grupa, która trafia do szpitali, czyli ci, którzy nazywamy to zgodnie z nomenklaturą WHO jako COVID umiarkowany bądź ciężki, czyli pacjenci, którzy mają tendencję do hipoksemii, czyli do niewydolności oddechowej, bądź już są w pierwszej fazie, czyli na tlenoterapii. Ale nie są to pacjenci bardzo ciężcy, ponieważ ci będą wykluczani z badania. Aha, czyli rozumiem, że będzie to jednak ten etap zaawansowanej choroby, ale nie jeszcze w stadium takim, która zagraża albo bezpośrednio może gdzieś wiązać się ze śmiercią, ze zgonem. Uprzedził pan w ten sposób moje kolejne pytanie, dlatego że no właśnie w sytuacji, w badaniach, gdzie waży się nie tylko zdrowie, ale życie człowieka, często podawanie placebo w momencie, gdy lekarz ma nawet niewielkie szanse na to, że lek zadziała i może pomóc, stajemy przed pewnym dylematem moralnym. Jak pan w tym wypadku by sobie mógł poradzić? To znaczy, tak, no można powiedzieć, że gdybyśmy mieli boską sprawczość, już na samym wstępie wiedzieli, że na pewno lek działa, to wtedy byśmy oczywiście nie robili badań klinicznych. Ale ponieważ nie mamy takiej zdolności, w związku z czym musimy udowodnić, że lek działa. Myśmy się bardzo mocno zastanawiali nad kwestią etyczności, w związku z czym ja między innymi też polemizowałem z ekspertami ABM-u długi czas, tłumacząc, że my nie możemy dopuścić do tego, że w badaniu pacjenci będą mieli zakazane jakąś inną terapię. W związku z czym mogę powiedzieć, że badanie jest etyczne z tego punktu widzenia, że pacjent, który trafi do naszych ośrodków, będzie mógł otrzymać wszystko, co jest możliwe w leczeniu COVID, co jest na ten moment zaakceptowane. I na to, na ten tak zwany standard of care z angielskiego, czyli standard terapeutyczny, będzie nałożone albo w sposób zaślepiony, nikt tego nie będzie wiedział. Część pacjentów, 50% dostanie amantadynę, część placebo. Taki jest standard prowadzenia badań naukowych. Bez tego się nigdy nie dowiemy, czy amantadyna działa, czy nie.
Panie profesorze, przyznam się szczerze, że to uspokoiłem się, dlatego że zawsze ten element ryzyka szafowania ludzkim życiem jest bardzo poważnym pytaniem podstawowym, czy nam rozstrzygać o tym, kto przeżyje lub kto nie przeżyje. Wiem, że doktor Włodzimierz Bodnar był w sytuacji takiej, że podawał również amantadynę osobom w dosyć zaawansowanym etapie choroby. Czy takie przypadki też będą brane pod uwagę? To znaczy, panie redaktorze, nie. My mamy kryteria włączenia takie, że pacjent musi mieć czas od początku objawów do 7 dni. To znaczy, że jest to jeszcze faza replikacji wirusa. Pacjenci to będą pacjenci, którzy tak naprawdę nie będą krytycznie ciężko chorzy, czyli to nie są ci pacjenci, którzy trafią na tlenoterapię wysokoprzepływową, nieinwazyjną wentylację bądź inwazyjną wentylację. Aczkolwiek w trakcie samej terapii, w czasie pobytu, my oczywiście będziemy ich obserwowali i część pacjentów, żebyśmy w ogóle mieli szansę wykazać, że lek działa, musimy pozwolić na to, że będziemy obserwowali tych pacjentów do samego końca. To znaczy my planujemy zgromadzić aż 500 chorych, czyli będzie w dwóch ramionach po 250 osób, 20 ośrodków badawczych. Badanie zamkniemy dopiero wtedy, kiedy zrekrutujemy, zrandomizujemy i zakończymy ostatniego pacjenta. I dopiero wtedy odślepimy i przeliczymy to wszystko. Na tym polega standard międzynarodowych badań klinicznych. Tego się inaczej nie da zrobić po prostu. Panie profesorze, czyli stoicie przed potężnym przedsięwzięciem, jak słyszę o tych kilkunastu ośrodkach, 500 pacjentach, no to zapowiada się, że sprawa zakończenia czy poznania wyników to jest melodia przyszłości. Jak pan oblicza? Ja obliczam, że rzeczywiście patrząc na to, co się dzieje w tym momencie, to znaczy jesteśmy na takim ramieniu zstępującej tej drugiej fali covidowej, może być tak, że z tego powodu pewne problemy będą w rekrutacji. Stąd też, jeżeli pan redaktor poprosi, jak już będziemy w fazie, rozpoczniemy badanie, to zwrócę się do pana redaktora jeszcze raz z pewną prośbą. Mam pewien pomysł, co zrobić, żebyśmy to badanie zrealizowali szybko, bo nam też zależy bardzo mocno, żebyśmy jak najszybciej dali odpowiedź, a nie żeby to była odpowiedź już, no nie chcę tutaj użyć kolokwialnego musztarda po obiedzie, bo to może nie za dobre w tym określenie, ale nie chciałbym, żebyśmy te wyniki dostarczyli za późno. Bardzo dziękuję za zaufanie. Obiecuję, że tak jak śledzimy sprawę amantadyny i zmagań Włodzimierza Bodnara i profesora Rajdaka, ale też innych, którzy pisali o amantadynie, tak samo deklaruję tu, że będziemy trzymali rękę na pulsie. Natomiast stoimy wobec pewnej sprzeczności. Z jednej strony oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby ta pandemia była już za nami, żeby COVID ustąpił, żebyśmy potraktowali to jako rzecz, która już przeszła, a z drugiej strony ta próba badawcza, którą pan wymaga, którą pan oczekuje, albo inaczej, która jest potrzebna przy prawdziwych badaniach naukowych, przy wiarygodnych, miarodajnych badaniach naukowych, jest no, czymś, co bez czego nie zrobicie dobrych badań. No, dokładnie, świetnie to pan redaktor ujął. Jest tu pewien dylemat moralny, bo oczywiście trzymam kciuki, żeby pandemia się skończyła najlepiej w ciągu tygodnia, nawet przed rozpoczęciem badań. Aczkolwiek oczywiście wtedy tego badania nie zrealizujemy. Tu jest straszny dylemat moralny, więc trudno mi nawet to jakoś dalej rozwijać. Mam też inny dylemat. Otóż kilka dni temu Rada Medyczna przy premierze wyraziła takie stanowisko, że nie zaleca się, cytuję, nie zaleca się stosowania w leczeniu COVID leków o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym charakteryzujących się wątpliwą skutecznością lub o dowiedzionej nieskuteczności, w tym amantadyna, chlorochina, hydrochlor i tak dalej. Tam jest wymienianie. Moje pytanie do pana brzmi, jak to jest? Z jednej strony Agencja Badań Medycznych, czyli instytucja podległa ministrowi albo współpracująca z Ministerstwem Zdrowia, przeznacza spore środki na badania. Wy uruchamiacie potężne logistycznie przedsięwzięcie, tak? Angażujecie kilkanaście ośrodków. Profesor Rejdak też pewnie kosztem nieprzespanych nocy przygotowuje te badania. One będą zaraz wchodziły w fazę realizacji. Tymczasem jakaś grupa profesorów, ekspertów, którzy doradzają premierowi, mówi, a właściwie to niepotrzebne, znaczy ten lek nie działa. Przed zakończeniem badań, przez jakimikolwiek śladem publikacji waszych wyników. Jak to mamy rozumieć, my jako potencjalni pacjenci?
Już tłumaczę, panie redaktorze, bo to się też wpisuje w to, co pan redaktor pytał na samym początku. Ponieważ my na ten moment tak naprawdę, jeżeli, no ja mogę powiedzieć, że ja przez to, że współpracuję z doktorem Bodnarem, może nie mam pewnej obiektywności, ale jeżeli bym teraz sobie pozwolił na taką próbę zachowania obiektywności, to trzeba powiedzieć, że na ten moment rzeczywiście nie wiemy, czy amantadyna działa, czy nie działa. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem takiego dylematu jest zrobienie dwóch badań randomizowanych, zaślepionych z placebo. One, jeżeli dadzą wynik pozytywny, to w medycynie współczesnej to jest bardzo silny dowód, bo jedno badanie to jest silny dowód, ale dwa badania, które by dały odpowiedź, że amantadyna działa w stosunku do placebo, to mamy dowód, który jest o najwyższej próbie i wtedy nie mamy wątpliwości, że ten lek powinien być stosowany w leczeniu COVID-19. Chciałbym później zobaczyć, zakładając wariant optymistyczny, że amantadyna w tym badaniu zachowa się tak, jak wyglądają świadectwa pacjentów doktora Bodnara. Chciałbym widzieć minę szacownych ekspertów z Rady Naukowej, ale zostawmy złośliwości. Pytanie, czy jest pan w stanie w tej chwili przybliżony termin zakończenia i publikacji badań podać? Tu mogę na ten moment powiedzieć, że jesteśmy po bardzo intensywnej pracy. Od podpisania umowy upłynął kilka dni i w tych kilku dniach naprawdę dokonaliśmy ogromnego postępu w zagadnieniach prawnych. Ja muszę powiedzieć, że to są ogromne przedsięwzięcia. I to, co powiedziałem wcześniej, mamy harmonogram, mamy firmę CRO, mamy szereg rzeczy, mamy źródło placebo, bo to jest też ogromny problem. Zaczniemy badanie, mogę powiedzieć, na 95% 12 bądź 15 marca, a potem już wszystko zależy od tempa rekrutacji. Mówiliśmy wcześniej o tym dylemacie pewnym i o tym, że mam, ja cały czas nawet się parę dni temu obudziłem o 5 rano i sobie pomyślałem, co zrobić, żebyśmy rozwiązali ten problem i wrócę do pana redaktora, jak już uruchomimy badanie i będę miał taką pewną propozycję, która mam nadzieję, że pozwoli nam uzyskać te badania bardzo szybko. Konkretnej daty nie chcę podać, ponieważ no, tu musiałbym bardzo zgadywać, ale proszę mi wierzyć, że zrobimy wszystko, żeby było to jak najszybciej. Deklaruję, że będziemy w kontakcie. Dziękuję serdecznie. To tym bardziej, widząc ten wysiłek, widząc wasze zaangażowanie, powinniśmy ustrzec się wszelkich przeszkód, a na pewno oświadczenia, mało odpowiedzialne oświadczenia Rady Medycznej nie są rzeczą, która sprzyja dobrym i poważnym badaniom. Bardzo, bardzo dziękuję. Powodzenia życzę, bo pana powodzenie również jest powodzenie nas wszystkich w walce z pandemią. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Przechodzimy.